Halo, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest dzień porządków. Robiłem wczoraj hol zakupowy, przymierzałem rzeczy. To nie jest tak, że ja to wszystko zostawiłem, bo mi się nie chciało, tylko ja po prostu teraz robię porządki w szafach, więc to wszystko, tak jak wczoraj przymierzałem, tak zostawiłem. Jak chcecie zobaczyć dokładnie, co kupiłem i tak dalej, to zapraszam Was do poprzedniego filmu, który już jest na kanale. No, ale trochę jest tych rzeczy do ogarnięcia. Nie mam na razie jak usiąść na komputerze. Wszystko to są jakieś szmatki do czyszczenia auta. To jest wszystko do posprzątania. To jest do wyniesienia do piwnicy. Bo to było na balkonie rzeczy. To były jakieś kwiatki. Tam jest, wiadomo, od siłowni rzeczy. No i siedziska z balkonu położyłem tutaj, bo miałem je wynieść do piwnicy, ale chciałem je najpierw wyczyścić. Zresztą tak samo jak chodniczki do samochodu. Przyniosłem je, ale odkurzacza jeszcze nie zdążyłem przynieść. Tu są rzeczy w tym worku, które z szuflad wyrzucam. Są za małe lub po prostu... No już nie będę w nich chodził. Tu są kolejne chodniczki do auta. Tu jest nawet klimatyzator do mieszkania, który też powinien iść do piwnicy, także jest trochę rzeczy do wyniesienia, do ogarnięcia. Także ja się zabieram za sprzątanie powoli. No i te wszystkie rzeczy, które kupiłem, trzeba też umieszczać w szafach w końcu. A robię właśnie te porządki z tego względu, że nie było tego miejsca w szafie. I po prostu jak ja już kupiłem te rzeczy, to wyglądało to kiepsko. Natomiast teraz po zrobieniu porządków, po wyrzuceniu kilku rzeczy, jakoś to miejsce się znalazło. No i zaraz będę to wszystko upychał do szuflad. Więc dzisiaj jest dzień czyszczenia, dzień sprzątania. Jutro będziemy mieli trochę spokojnie. Za tydzień zresztą przyjeżdża do nas rodzinka, więc też wypadałoby, żeby trochę tego poogarniać w mieszkaniu. Jadę sobie właśnie do sklepu. W sumie jadę, mój cel to dzisiaj jest siłownia. Po długiej przerwie oczywiście wracam. Coś ostatnio za często mówię w moich filmach, że wracam na siłownię. To jest właśnie minus duży. Powinno być bardziej regularnie. Natomiast no, urlopy i tak dalej, wszystko tak to wpływa. Także tak to dziwnie u mnie wygląda ostatnio. I zamiast robić formę, to jedynie co mi się udaje, to właśnie chudnąć. Ale to akurat dobrze, bo jakbym poszedł w drugą stronę, to ciężko było mi później zrzucić. To nie jest tak łatwo zrobić masę, a później wyrzeźbić, jak się nie ćwiczy. No ale najpierw przed siłownią jadę jeszcze na zakupy do Lidla. Miałem jeszcze zajechać do DM-u, ale zapomniałem całkiem, także już jest za późno. Dzisiaj jest sobota. Szybkie zakupy i będę śmigał na siłkę. Także wezmę dzisiaj aparat na siłkę, chociaż wolałbym robić filmy na siłowni, jak jestem już wyrzeźbiony jakoś. Albo miałbym formy trochę. A teraz tak to wygląda, że bardziej wyglądam jak taki początkujący na tej siłowni, więc trochę się wstydzę właśnie w tym momencie nosić ze sobą aparat. No trudno. Mam nadzieję, że chociaż ludzi będzie mało.
już po treningu. Mało nagrywałem. Czekajcie. Mało nagrywałem z tego względu, że nie naładowałem baterii. Mam dwie baterie. Tu jest jedna. Nie wiem, czy tak nie wygląda wyjściowo, dobra. Nie naładowałem baterii. Jednej nie naładowałem, wiedząc, że jest na końcówce. A drugą stwierdziłem, że mi wystarczy. Chociaż dzisiaj już nagrywałem kilka rzeczy. Więc no to jest mój błąd. Ale z drugiej strony nic ciekawego później już nie robiłem na treningu. Tylko właśnie dzisiaj tak nogi na rozruch. Z tego względu w ogóle telefon też 17%, wszystko na granicy rozładowania jest. Tak kończy dzisiaj dzień. Jest 23 za 2 minuty. Jadę do domu ogarnąć się i będę szedł spać. Jeszcze muszę na komputerze trochę popracować z tego względu, że muszę umowę sporządzić. Także my się widzimy jutro.